Bardzo proszę. Jak chcesz, żeby jajka były ładne, takie jak te, widzisz? Musisz je obrać, gdy są ciepłe. Gdy je obierasz na zimno, robią się po prostu brzydkie. W tym momencie zaczynają się już obskubywać. Dzieje się z nimi coś złego. Zobacz, używamy do tego 12 jajek. No. Dajesz radę, mały? Tak. Twardy jesteś. A że faceci są leniwi, to w takim razie nie będziemy mówili całego spisu, ile się tutaj wszystkiego robi, tylko i wyłącznie będziemy pokazywali, tak? Wszyscy wiedzą, że faceci są leniwi, więc będziemy robili to tak, jak się to robi naprawdę, a nie używali jakichś magicznych przepisów. Użyjemy 12 jajek do zrobienia pasty jajecznej. I oprócz tych 12 jajek będziemy potrzebowali jeszcze... Jesteś tam w ogóle? Super, świetnie jesteś. Będziemy potrzebowali, oprócz 12 jajek, będziemy potrzebowali szczypiorku. Oprócz szczypiorku będziemy jeszcze potrzebowali odziwo. Zwykłego serku Hochland. Hej, widzisz coś w ogóle? Tak, nic. Super. I zwykłego majonezu. Najlepiej jeszcze też, jakbyśmy do tego dodali... Jakiś jogurt naturalny. Jest duża beczka nawet. No, jest olbrzymia beczka, oczywiście, że jest. Proszę, nawet wiesz, co mam w jogurtce. A, może być? Tak, może. Dobra. Teraz tak, jeżeli robimy z 12 jajek, to ważne jest to, że jak już je robimy, to żebyśmy sobie odłożyli dwa jajka na bok i pokroili je. I dzięki temu będziemy mieli, ja użyłem czegoś takiego, ty też zresztą. Dzięki temu będziemy mieli dwa jajka, które w całości możemy sobie odłożyć. Później posiekamy jeszcze dokładniej. Prawda? Tak. Nie bawimy się szczególnie, bo to nie ma sensu się tak wygłupiać. Resztę jajek będziemy tylko i wyłącznie używali blendera do tego, żeby je zmienić. Pokazujemy, jak to zrobić w miarę szybko. Bez bawienia się i kombinowania. Sorry, mały, na bok. Muszę użyć blendera. Tak, nie musisz wszystkiego nagrywać na tą głosę. No, czy musisz? Pauza. Co będzie? Co powiedziałeś? Na 4 jajka dorzucam mniej więcej łyżkę majonezu, czyli w naszym przypadku będą 3 łyżki majonezu, bo będzie nam się to niestety rozsmarowywać. Oprócz łyżki majonezu będziemy do tego dorzucali jeszcze troszeczkę jogurtu, żeby miała jakiś taki łagodniejszy smak, żeby to nie można było rozsmarować. Już to prawie mówiłeś. No widzisz, powtarzam się, chłopie. Także stary jestem, to się jeszcze powtarzam. Przypraw wrzucam do tego tylko jeden szkiel. Niektórzy nie lubią soli za dużo. Hej. Przepraszam. Ok. I żadnej więcej filozofii tu nie ma. Dobra, wyłącz mały, bo będę hałasował strasznie. Już zadowolony? Tak. Super. Widzisz, jaką to mam masistą konsystencję? Super. Tak, będziemy już więcej kombinowali tutaj. Bardzo drobno pokroję te, znaczy bardzo drobno to może przesadzam, ale chodzi o to po prostu, żeby były troszeczkę drobniejsze. Dzięki temu będzie można je ładnie rozsmarować, zmieniam troszeczkę smak, nie za dużo, ale troszkę zmieniam. Przepraszam, ale musiałem w międzyczasie się... Wiem,
filmach zawsze pokazujemy, że goście się tym przejmują, zakładają rękawiczki, czapeczki i inne rzeczy. Jakby to miało znaczenie, że się trochę rozsypało albo coś w tym stylu. Dobra. Nie zużyjemy całości, bo to bez sensu. Wezmę tylko kilka listków, oczywiście wcześniej są umyte, żeby nie było. I zaczynamy się bawić. I muszą być bardzo dokładnie pokrojone, z tego względu, że i tak są tylko i wyłącznie dla smaku tam dodawane i zrobione na tyle. Nie ma w tym żadnej naprawdę filozofii. Nie tego mamy. Dobra, tą część wymieszamy razem z jajkiem, to co mamy tam wewnątrz. To jest 12 jajek w tym miejscu. I na 12 jajek połowa takiego serka. Spoko? Tak. Pamiętasz o serku? Tak. Ile wrzuciliśmy? Mała. No, połowę. Powinien wystarczyć, tak? Połowę. Połowę. No taką połówkę jedną. Aha. Myślałem, że jogurt. Nie, nie, nie. Trzy łyżki maksymalnie. Mniej więcej tyle samo co majonezu. Że tak, żeby się ładnie smarowało. Widzisz? Tak jak jest teraz. Teraz oczywiście na wierzch jeszcze sobie pokroję mi kilka rzeczy, żeby to ładnie wyglądało. I to wszystko. Posprzątamy po sobie Saigon. Co zrobiliśmy? Muszę poznaleźć jakiegoś ochotnika, który by tego spróbował. Trochę. Trochę? Proszę, ochotniku. Próbuj. Ochotnik po kąpieli. No jak może być? Także sorry bardzo. Okej, mamy. Sorry bardzo za ten rodzaj przepisu, ale jak już wiadomo, faceci są leniwi. Nie chce nam się pisać, nie chce nam się mówić. Wydaje mi się, że łatwiej będzie to wszystko pokazać. Zajmuje jakieś 5, może 7 minut. Zależy jak szybko kroisz nożem.